Witamy Państwa serdecznie we wtorek, minęła 9:00, czas zatem na spotkanie z naszym porannym gościem. I powiem tak, rzadko nam się zdarza mówić o poezji, dziś ku temu oczywiście okazję z racji Światowego Dnia Poezji i w ogóle wydarzeń z tym związanych, które mają miejsce w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Pani Elżbieta Olak, dzień dobry, witam serdecznie Pani Elżbieto. Nauczyciel, twórca poezji, miłośnik poezji, nie wiem co tu jeszcze mogę powiedzieć, a na dodatek nauczyciel języka angielskiego, to znaczy, że czyta Pani tylko i wyłącznie po angielsku poezję? Absolutnie nie. Przede wszystkim czytam w języku polskim, bo jednak zupełnie inaczej jest, zupełnie inny odbiór jest w języku ojczystym, jak się czyta wiersze czy w ogóle literaturę, ale oczywiście też zdarza mi się czytać w języku angielskim i też francuskim, który jest taką moją osobistą miłością. Zżyma się Pani czasem na przekłady? Przekład to jest właściwie nowy wiersz. Także myślę, że po prostu ktoś, kto próbuje dokonać przekładu, to troszeczkę pisze jakby ten wiersz od nowa. Nawet moje własne wiersze, które próbowałam, niektóre z nich przełożyć na język angielski i też na francuski, żeby umożliwić moim anglojęzycznym przyjaciołom również przeczytanie ich, to zauważyłam, że to już jest jakby coś nowego zupełnie. Pani Elżbieto, spotkamy się dlatego, że dzisiaj po południu będzie okazja zapoznać się z Pani wierszami, nowym tomikiem W deszczu. Taka wiosenna pora, poetka W deszczu. To gdzie ta otulina? Oczywiście nawiązuje do tomiku z 2019. Deszcz też jest trochę otuliną. Otulina to jest coś, co nas otula, tak? To jest takim miejscem bezpiecznym, otula nam serce słowami. A deszcz niekoniecznie musi być czymś, co nas przemacza i co jest nieprzyjemne. Deszcz może być również zjawiskiem takim przyjemnym, w którym czujemy się, no nie wiem, zainspirowani. Do czegoś deszczowa nowego. Piosenka jest ciepła? Myślę, że tak. Ciepły jest deszcz. Proszę Pani, spotykamy się też dlatego, wrócimy oczywiście do tego najnowszego Pani tomiku jeszcze, ale chciałem zapytać, czy jako nauczyciel, pedagog namawia Pani młodzież do tego, żeby wiersze czytała? Bo podobno niestety coraz rzadziej czyta się wiersze. No Pani nie jest polonistką, nie ma zajęć na lekcjach języka angielskiego, nie wiem jak to jest. Dużo rozmawiamy ogólnie z uczniami, bo mam przyjemność uczenia też dwóch klas komunistycznych, więc to są osoby zainteresowane literaturą bardziej może niż inni. Faktycznie jest tak, że uczniowie mają mało czasu ogólnie. Program jest przeładowany, mają mało czasu na to, żeby robić różne jeszcze inne rzeczy i faktycznie jest też tak, że uczniowie trochę boją się wierszy. Myślę, że wydaje im się, że nie zrozumieją, o co chodzi. Być może program szkolny troszeczkę jest winny temu, nie wiem, jakieś narzucone może interpretacje często. Ja bardzo zachęcam do czytania, bo wiersz nie wymaga dużo czasu. Wierszowi można poświęcić wystarczy poświęcić o wiele mniej niż na przykład książce. I wiersz bardzo ładnie ujmuje chwilę, ujmuje uczucie, ujmuje jakiś moment w życiu. To ciekawe, wie Pani, bo przecież młodzież słucha dużo muzyki, a piosenka jest swoistym wierszem bardzo często, prawda? Mającą swoją melodię, mającą swój rytm, frazę, no i swój refren. I to jest dla mnie o tyle właśnie niezrozumiałe, że skoro tekst piosenki jest jednak mimo wszystko krótki, że do tego i cytują to, prawda? To czemu nie wiersz? Ja myślę, że oni są onieśmieleni troszeczkę. Często młodzież wydaje mi się onieśmielona sztuką, onieśmielona właśnie wierszem, bo wiersz wydaje się czymś bardziej poważnym niż tekst piosenki, chociaż często tak nie jest wcale. I tak jak Pan słusznie zauważył, to jest właściwie to samo. To też jest swego rodzaju wiersz. No zwłaszcza kiedy się na przykład po piosenkę poetycką, prawda? Gdzie oczywiście, jest tak. Myślę, że oni są troszeczkę onieśmieleni tym, że wydaje mi się, że to jest coś poważnego. Myślę, że część z nich też pisze swoje wiersze, bo często ludzie w młodym wieku piszą wiersze, potem nie wiem dlaczego, zarzucają to. To jest ciekawe, prawda? Bo mając teraz takie możliwości, taki dostęp do internetu, można je publikować, a bardzo wiele tych wierszy wędruje do szuflady mimo wszystko. Myślę, że to jest onieśmielenie, to jest taka niewiara w siebie, no ale ja też wiele wiary w siebie nie miałam. Na co mówią Pani uczniowie? Przychodzą na przykład z tekstem, mówią, proszę Pani, Pani Elżbieto. Nie przychodzą. Nie przychodzą, muszę ich bardziej zachęcić chyba do tego, ale to raczej ja przychodzę z tekstem i mówię, zobaczcie, jaki fajny wiersz, gdzieś tam znajduję po angielsku coś na przykład, co mi się spodobało i kseruję im to i staram się to jakoś omówić, przeczytać. No i to mi się podoba najczęściej. Ale różne prace, bo jedno z nich przyniosła Pani, właśnie z młodzieżą Pani zrobiła.
To znaczy, akurat ta praca to jest, właśnie przyniosłam, bo chciałam podzielić się, był to projekt Erasmusa, projekt dla szkół, dla nauczycieli szkół, związany z freskami i takim jednym z takich ubocznych projektów, produktów tego projektu były właśnie wiersze napisane na temat tego naszego projektu w czterech miastach partnerskich, w Niemczech, w Czechach, we Francji i w Polsce. I te wiersze zostały przetłumaczone na angielski przeze mnie i na francuski. I też z udziałem innych osób w projekcie zredagowane. To nie jest zrobione przez młodzież, ale też młodzież mogła w tym uczestniczyć, ponieważ robiliśmy zajęcia później z tych fresków i też właśnie było to prezentowane. Więc to może to jest jakaś zachęta, że można się tym bawić, tłumaczyć to na inne języki, patrzeć, co z tego wynika. No to na koniec zapytam, a co się zmieniło między Otuliną a tym deszczem? Choć to wiosna od dzisiaj oficjalnie. Pani Elżbieto, jeśli chodzi o pani poezję. Że nic się nie zmieniło tak naprawdę, że po prostu ta poezja się pisze. Na szczęście, że te wiersze, które są dla mnie jakimś takim kontaktem z emocjami, jakimś zapisem chwili, że one gdzieś tam ciągle do mnie przychodzą, z czego się cieszę. Staram się je zapisywać w miarę możliwości. Nie, to jest kontynuacja. Dla mnie to jest kontynuacja. Tak. Mam nadzieję, że jeszcze jakaś będzie. A to jest tak, często się pyta właśnie to, skąd się czerpie te inspiracje. Czy to jest tak, że idzie pani przez miasto i to są właśnie takie urban legend przeniesione na papier i później w formie rytmu wiersza pokazane? Ja myślę, że to gdzie te inspiracje? Inspiracja dla mnie to jest chwila obecna, to jest przyroda, to jest mój pies i kot, to właśnie są drzewa, rzeka, góry. To są dla mnie inspiracje największe. No i to tak trochę jest, że się idzie i nagle coś przychodzi do głowy, więc się wyciąga telefon, zapisuje się szybko i potem się nad tym pracuje. Technika w służbie narodu. Tak, oczywiście. Ja myślę, że dysk Google ma duże zasługi tutaj, bo dość szybko pozwala uchwycić to, co się chce zapisać i później można do tej frazy wrócić i z nią pracować, próbować jakoś ją rozwijać albo nie, bo nie wszystko rokuje, co przychodzi do głowy. A co było inspiracją w ogóle do pisania dla pani? Nie wiem, po prostu zawsze jakoś pisanie było mi bliskie. Od dzieciństwa piszę pamiętnik, taki dziennik na przykład, co jest właśnie źródłem czasami też jakichś, nie wiem, czy żartów, czy ciekawości, bo piszę od 13 roku życia ten pamiętnik dzień po dniu. I po prostu, więc to pisanie było mi zawsze bliskie. A poezja sama w sobie zawsze wydawała mi się taką właśnie kwintesencją. Tym właśnie takim w kilku słowach ujętym czymś ważnym. Czasami nam się zdarza czytać jakiś wiersz i jakiegoś innego autora mnie się zdarza, czytam i nagle widzę, że tam właśnie jest czego sama nie potrafiłam wyrazić, a co jest ważne. Więc i to jest właśnie, dlatego się czasem dziwię, dlaczego ludzie nie czytają wierszy, bo przecież wiersze są najszybsze tak naprawdę do przeczytania. O tym będzie pani mówić dzisiaj podczas spotkania autorskiego? Jeszcze nie wiem, jakie pytania będą mi zadawać. Bo to jest właśnie Otulina wcześniejsza, którą chcieliśmy państwu pokazać. I to jest właśnie ten tomik, o którym dzisiaj pewnie będzie mowa. Jeżeli mogę coś powiedzieć, jeszcze tutaj na okładce jest most. Tak. Piękny most kolejowy, który kocham bardzo, który jest zabytkiem. Tam czerpie pani też miejsce inspiracji. Tak, często tam bywam. Proszę państwa, jak chcą się państwo dowiedzieć, jaka jest zawartość tego zbioru, no to odsyłamy na spotkanie 17.30. Tak, zapraszam serdecznie. Zwłaszcza młodzież bym zachęcił do tego. Oczywiście, w szkole przez cały czas. Żeby przyszła, więc jak młodzież szkolna ogląda, to zachęcamy na spotkanie o poezji dzisiaj, w Światowym Dniu Poezji, a także o spotkaniu autorskim, które czeka nas po południu z nauczycielem, pedagogiem, anglistą, a jednocześnie poetką Elżbietą Olak. Mieliśmy dzisiaj przyjemność rozmawiać. Dziękuję serdecznie za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo.